Leci. Leci. Jesteśmy. I z kim my tu mamy przegrać? Czekaj, pokażę naszą firmową koszulkę, albowiem i ty dostaniesz taką. I z kim my tu mamy przegrać? Prezent, mam nadzieję, że Excelka w porządku. Dziękuję bardzo. No myślę, że jak na początek wakacji, to w porządku. cześć, jesteście, są pierwsi nasi widzowie. Fajnie, że jesteście z nami. Słuchajcie, Wojtek Żaliński, najlepszy przyjmujący sezonu zasadniczego wedle Data Volley. I jeden z najlepszych na pewno. Zastanawialiśmy się z Jurkiem, jaką wybrać parę przyjmujących. Ja takie zadałem pytanie w tytule Life'a. Kto był najlepszym przyjmującym? Ty napisałeś Dero na Twitterze. Zdecydowanie Dero. A twój najlepszy sezon? Jeden z najlepszych? Myślę, że najlepszy. I drużynowo zajęliśmy najwyższe miejsce i chyba indywidualnie wykręciłem najlepsze rezultaty spośród tej mojej 13-letniej przygody. Podsumowując, bardziej troszkę jednak rozczarowania, że mogło być jeszcze więcej? Dzisiaj czytałem fajny wywiad z Markiem Lebiediewem w przeglądzie sportowym, który powiedział, że właśnie siedzą w nim dwa uczucia. Dumę z tego, co osiągnęli i jednocześnie niedosyt z tego, czego nie osiągnęli. I myślę, że takie same uczucia we mnie się kłębią. Jestem zadowolony z tego, jak się potoczył ten sezon. Finalnie zwycięstwo nad wtedy jeszcze aktualnym mistrzem Polski osłodziło tą gorycz porażki z Zawierciem. To będzie zawsze bolało, zawsze to będę pamiętał, no ale to jest tylko sport. Ktoś musiał wygrać, ktoś musiał przegrać. Tego dnia Zawiercie było od nas zdecydowanie lepsze. Nie ma co już tu dyskutować na temat. Żaliński, mistrz ciętej riposty, tak ktoś tutaj napisał. No, lubisz na Twitterze się udzielać i czasami gdzieś tam kogoś zahaczyć. To mogę powiedzieć, że tak zostałem wychowany w radomskiej szatni. Bo zawsze tak Radom słynął z tego, że byli w szatniach tego zespołu ludzie, którzy słynęli z tego. Kiedyś pan Andrzej Skorupa, Krzysiek Staniec, trener Robert Prygiel. No, kontynuuję tę szkołę. Zostałem tak wychowany. Tak siatkarsko wychowany, po prostu taki jestem. Mhm. No właśnie, bo ty jednoznacznie się kojarzysz z Radomiem. Tak naprawdę Marek Magiera nawet napisał na Twitterze, że kiedy myśli Wojtek Żaliński, to myśli Radom. Skąd to się wzięło, że tak naprawdę przez długi czas nie chciałeś się stamtąd wynosić? Ostatnie lata to byłeś podporą, byłeś właśnie jednoznacznie synonimem tej drużyny. Dobrze mi było w Radomiu. Nigdy złego słowa nie powiem na mój pobyt w tym klubie, na klub, na ludzi, którzy w nim pracowali. I no myślę, że w samym tym określeniu dobrze mi było w Radomiu, zawiera się już wszystko. Nie zamierzałem opuszczać klubu, ale po 5 latach uznałem, że czas na zmiany. Było dobrze, nie chciałem doprowadzić do momentu, w którym zacznie być źle. Chciałem odejść na takich zasadach, na których jestem jeszcze potrzebny w klubie i na których mogę sam zadecydować o tym. A nie chciałem doprowadzić do momentu, w którym będę piątym kołem wozu, będę komuś wadził lub przeszkadzał i klub będzie musiał ze mnie zrezygnować. A powiedz mi, jak to teraz wygląda w Radomiu, bo cały czas dochodzą sygnały, że to ma być coraz bardziej stabilny klub. No ale teraz z kolei, biorąc pod uwagę koniec sezonu, to coraz więcej zawodników gdzieś rozdysponowywanych jest po kolejnych klubach, czyli wręcz jakby odwrotnie. Skoro odchodzą, to gdzie tu stabilizacja? Miała być nowa hala, nie ma tej hali. Jak w takim razie widzisz przyszłość radomskiej siatkówki? Myślę, że widzę przyszłość radomskiej siatkówki w kolorowych barwach. Sprawa niedokończonej hali to myślę, że to jest akurat pytanie do samorządu radomskiego. Ja z pozycji jakby mieszkańca Radomia myślę, że to ta sprawa jest już na ukończeniu i niedługo ta hala powstanie. Jeśli chodzi o klub, to stabilność to bardzo dobre słowo, bo przez 5 lat nie zdarzyło się, żeby w klubie komukolwiek czegokolwiek brakowało. Tam na nic nie trzeba czekać, o nic się nie trzeba prosić. To jest klub, który może jakoś nie emanuje luksusem na zewnątrz, ale ze wszystkich zobowiązań się wywiązuje na czas. I myślę, no w tym roku akurat rewolucja kadrowa w zespole, ale myślę, że trener Robert Prygiel zawsze miał jakiś tam fajny pomysł na drużynę i w tym roku doskonale sobie poradzi ze zbudowaniem z tych klocków, które mu są jeszcze potrzebne. Był też w Radomiu przez krótki czas Raul Lozano. Trener charyzmatyczny, trener na pewno jeden z ważniejszych w ostatnich latach dla polskiej siatkówki. I on też gdzieś kiedyś w reprezentacji
zerknął na ciebie blisko, powołał w 2008 roku. Był tym pierwszym, który gdzieś zauważył twój potencjał w kontekście reprezentacji. Później 2016 rok i byłeś tym jokerem, tym, który wskoczył pomóc trenerowi Antidze w kwalifikacjach w tym najważniejszym turnieju w Berlinie. Po takim sezonie miałeś nadzieję, że może jeszcze raz? Nie, już chyba wyleczyłem się z kadry na dobre. Ja sam sobie już odpowiedziałem na pytanie, czy ja tej kadrze mogę jeszcze coś dać. Na mojej pozycji są tacy ludzie, których naprawdę, nawet będąc w najlepszej dyspozycji, ciężko mi gdzieś. No, nikt mi teraz nie mówi, że ja mam rywalizować z Kubiakiem, z Leonem, z Szalpukiem, z Bednożem. I mogę tak wymieniać i wymieniać. Myślę, że mam swoje argumenty, jestem w stanie grać w lidze na dobrym poziomie. Jestem w stanie spełniać jakby swoje oczekiwania i cele, ale temat reprezentacji to chyba już jest na dobre zamknięty. To jakie są twoje ceny w takim razie w tym momencie, po najlepszym sezonie, jak sam powiedziałeś, po 13 latach? Chciałbym grać jak najdłużej na takim poziomie, bo nie ukrywam, że w tym roku byłem zadowolony. Oczywiście były momenty, w których musiałem się wstydzić sam z siebie, z tego, jak się prezentowałem na boisku, ale było też sporo momentów, w których byłem z siebie zadowolony i chciałbym, żeby takich było jak najwięcej. W przyszłym i w kolejnych sezonach chciałbym po prostu grać na takim poziomie. Powiedziałeś, wymieniłeś tu tych kilku zawodników. Wielu też w zeszłym sezonie, ja też zadawałem to pytanie często Heinenowi a propos Tomka Fornala. I wielu też widzi w nim jakoś gdzieś tam potencjalnie zawodnika nawet na pierwszą szóstkę reprezentacji. To w końcu jeden z tych chłopaków, którzy podbijali świat jako juniorzy czy wcześniej kadeci. No to kto może wystawić świadectwo i jakie to jest świadectwo o Tomku lepiej niż ty w takim razie? Jakbyś miał taką szkolną cenzurkę, teraz mamy matury, to co to by było? Jeśli chodzi o matury, to musiałbym procentowo. To jeżeli, nie wiem kto tu jest, kogo można określić mianem 100%, ale nie, no, w taką ocenę nie będę się bawił. Ja ocenię Tomka słownie. Tomek jest naprawdę, już jest bardzo dobrym zawodnikiem, a cały czas ma jeszcze w sobie jakby zapas z tego potencjału i myślę, że już wkrótce go uwolni. Chyba każdy wie, że Tomek będzie grał teraz w dobrym klubie i prawdopodobnie jego rola będzie dosyć istotna w klubie, który będzie grał o medale, o prawdopodobnie o złoto. Tomek ma też szansę w reprezentacji i myślę, że w swoim wachlarzu przede wszystkim posiada bardzo dobre przyjęcie. To jest element, który chyba najtrudniej wytrenować, to po prostu trzeba mieć. I myślę, że Tomek jest po prostu zawodnikiem stworzonym do tego, żeby grać o najwyższe cele i myślę, że niedługo pierwsza reprezentacja Polski będzie miała z niego pożytek. Tomek idzie do Jastrzębskiego Węgla, więc do brązowej drużyny naszej ligi. Ty oczywiście nie możesz potwierdzić, nie możesz zaprzeczyć, znaczy nie musisz też zaprzeczyć, ale no to ja też mówię, pytacie też, gdzie Wojtek będzie, wróble ćwierkają, ja to mówiłem już kilka razy, że Olsztyn w związku z tym się nie wycofuje. Ty też nie możesz mówić na temat swojej przyszłości, więc na razie jeszcze zostawiamy kwestię przyszłego sezonu. Jeszcze jedno słowo a propos Tomka, bo powiedziałeś fajnie o jakby jego potencjale, który może gdzieś się za chwilę uwolnić, ale też różne głosy były odnośnie jego takiego charakteru. Wiemy, że ta drużyna to była taka charakterna tych juniorów. No zdecydowanie. Miałem w drużynie jeszcze Norberta Hubera, który no tak może z zewnątrz wygląda jako taki cichy i stanowiony. Ale powiem ci, że na boisku widać. Że widać kłębek emocji, tak, który potrafił uzewnętrznić i myślę, że ludzie, którzy go nie znają, mogą go oceniać jako na swój sposób bufona, jakiegoś zawodnika, który chyba wysoko głowę nosi, ale przyznam szczerze, że grając z nim widać, że czuć po nim pewność siebie. Na boisku nie sprawia i nie jest zawodnikiem, który jest zagubionym. Prezentuje dużą pewność siebie i myślę, że bardzo mu to pomoże. Czyli to są takie rzeczywiście dwa charaktery, bo patrząc nawet na Kubę Kochanowskiego, który jako pierwszy gdzieś tam wskoczył na ten poziom reprezentacyjny i po nim od razu też widać, bo on jest spokojnym, takim cichym, takim nawet można powiedzieć czasami za spokojnym, takim ministrantem trochę, ale jak wchodzi na boisko, to nagle ten człowiek wybucha taką pewnością siebie. Wchodzi na zagrywkę, przystanie po 23 i wali dwa asy, jakby to była dziecinnie prosta sprawa. To jest rzeczywiście też ta sama grupa Fornal i Huber? Myślę, że tak. Myślę, że nie każdy musi być tak ekspresyjny jak Michał Kubiak i nie każdy musi skakać do wszystkich wokół. A
może być stonowany, a prezentować dużą pewność siebie. I takim właśnie jest zawodnikiem Tomek i takim jest Norbert. A na treningach to też się przejawia, czy treningi to jest zupełnie inny świat? Ja myślę, że treningi nie mają aż takiego znaczenia w kontekście charakteru, bo tak naprawdę charakter się poznaje podczas tych trudnych sytuacji meczowych. Jest wielu zawodników, którzy potrafią na treningu góry przenosić, a na meczu im to nie wychodzi. I myślę, że tu nie ma co jakoś strasznie rozmawiać o wpływie tego charakteru na jakość trenowania. Powiedziałeś, że to była najlepszy sezon dla ciebie, że to był wyjątkowy sezon, ale chcesz coś zmienić. A jakbyś miał w kilku zdaniach podsumować, jaki to był sezon plus ligi? Bo zeszły nam się wydawał fantastyczny, ten wydaje się, że był jeszcze bardziej emocjonujący, wyjątkowy. Jeżeli mistrz Polski kończy na szóstym miejscu, jeden z faworytów kończy poza szóstką, jeżeli Zawiercie jest jedną z największych rewelacji, to musi być wyjątkowy sezon. Ale też sezon, nie ukrywajmy, wydarzeń pozasportowych, niekoniecznie pozytywnych. Jak ty to widziałeś, będąc w środku, będąc w jednej z czołowych drużyn, która bije się, będąc zawodnikiem, który gdzieś z tym wszystkim się zmaga na co dzień. Słyszy głosy o chłopakach w różnych drużynach, które mają kłopoty finansowe, widzi zawirowania regulaminowe plus ligi, działaczy i tak dalej. Myślę, że bardzo dziwny sezon, bo oprócz Zaksy, która tak naprawdę została bardzo blisko swojego poziomu sportowego z poprzedniego sezonu, bardzo blisko tego miejsca w klasyfikacji, to sezon odwróconej hierarchii. Medaliści z zeszłego roku, Bełchatów i Gdańsk, skończyli na szóstym i na dziewiątym miejscu. Olsztyn, który w zeszłym roku był w czwórtym, skończył na dziesiątym. Stocznia, która miała takie plany, żeby za rok już wygrywać Ligę Mistrzów, a nie dała rady przetrwać do nowego roku nawet. Także no, bardzo dziwny sezon. Asa Kurysowia, która na pewno rozczarowała wszystkich, przede wszystkim siebie. Bo siódme miejsce, myślę, że jest wiele klubów, które jest w stanie zadowolić to siódme miejsce, ale w Rzeszowie nikt raczej nie chce o tym długo pamiętać. Nie z takimi graczami, nie z takim budżetem. Na temat budżetu, nie z takimi kibicami, tak? Na temat budżetu to myślę, że nie mam takiej wiedzy, żeby to oceniać, ale na pewno zawodnicy, no, kilku mistrzów świata. Na pewno ich celem nie jest granie o wejście do szóstki, tylko granie o medale. A te zawirowania regulaminowe, to co się działo w plus lidze w ciągu sezonu, to też gdzieś jest odczuwalne dla was, czy akurat, nie? Akurat dla moja drużyna nie znalazła się w żadnej trudnej sytuacji, w takiej, której regulamin by odgrywał jakąś rolę, więc nie mam nawet na podstaw, żeby się wypowiadać na którykolwiek temat. No, na pewno będąc zawodnikiem o Niku Warszawa pewnie jakieś zdanie bym miał. Dla przykładu podałem oczywiście o Niku Warszawa, bo wiele było jakby takich dziwnych sytuacji, w których to regulamin musiał określać. A uciekając w przyszłość, jesteś zwolennikiem szóstki w playoffach, czy starego, tradycyjnego systemu ośmiu drużyn? Myślę, że ta szóstka jest w porządku. Każdy system ma swoje wady i zalety. Mi się wszystko podoba o tyle, że wejście tam oznacza, że to był naprawdę niezły wynik, bo rzadko się zdarza, żeby ósma drużyna bądź siódma była w stanie pokonać pierwszą lub drugą po rundzie zasadniczej. A tegoroczne play-offy pokazały, że pomiędzy drużynami 3-6, 4-5 to już była naprawdę taka wyrównana rywalizacja i taka, która mogła w pewien sposób odwrócić hierarchię. Mi się bardzo podoba układ, w którym to 6 zespół jest gloryfikowany walką o mistrza Polski. Ten sezon to też taki sezon chyba dominacji Ligi Włoskiej. Takie jest miejsce, my się gdzieś musimy tak do tego przyzwyczaić, że po prostu my jesteśmy taki trzeci szereg za Rosją i Włochami i w tym nie ma nic złego, albo jest coś złego według ciebie. Jak ty to widzisz? No, nie miałem okazji grać w pucharach i nie mierzyłem się z drużynami z Rosji czy z Włoch, ale dzięki między innymi waszej stacji mam okazję śledzić Ligę Włoską i widzę, że przynajmniej ten czub Ligi Włoskiej na pewno odjechał nam troszeczkę, ale myślę, że to chyba możliwości finansowe o tym decydują, bo tylko pieniądze są w stanie sprowadzić do Polski takich zawodników, jacy grają o złoto w Italii. Ja mam nadzieję, że nadejdą jeszcze takie czasy, w których to te gwiazdy światowego formatu, tego najwyższego, będą rywalizowały w Polsce. Takie czasy, kiedy polskie kluby będą się biły o złoto w Lidze Mistrzów. Jeszcze niedawno Rysowa grała
w finale. Final mówisz, Four, tak. W samym finale w Berlinie. Także myślę, Zenit. Że nasza klubowa siatkówka ma się nieźle, ale jesteśmy troszeczkę z tyłu za Włochami i Rosją. Ale ja to zawsze mówię, że to wcale nie musi być coś negatywnego, bo to też ma przełożenie później na reprezentację, tak? Rosjanie i Włosi potem narzekają, że różnie bywa z wyborem zawodników już stricte pod reprezentację. My mamy dzisiaj ten plus, ten komfort, że jednak w drużynach dominują Polacy, tak? To też trener Anastazji podkreśla, że spójrzcie na play-offy, jak to wygląda w polskiej lidze, ilu macie zawodników praktycznie na każdej pozycji. I to też wybierając gdzieś tych najlepszych zawodników z Jurkiem po tym sezonie, widzieliśmy rzeczywiście bogactwo Polaków. W zasadzie jedyną pozycją, która jest gdzieś słabiej obsadzona, to jest pozycja rozgrywającego. A i przecież jeszcze niedawno narzekaliśmy, spójrzcie, nie mamy klasycznych przyjmujących, nie mamy atakujących, a teraz zatrzęsienie, w zasadzie tylko rozgrywający. To jest jedyna taka pozycja, która gdzieś jest biedniej obsadzona. Ja rozmawiałem na ten temat z Dejanem Pinciciem i z Maksem Żegowym, z którym miałem przyjemność grać w tym sezonie i obaj byli pod wrażeniem tego, jak wielki potencjał ludzki jest w polskich graczach. Bo no Max nie miał prawa znać polskiej ligi, nie do tej pory myślał, że cała polska siatkówka opiera się na 14, którą widział na międzynarodowych imprezach. I doceniał tych Polaków, którzy właśnie w reprezentacji nie występują lub nie występują regularnie, nie grają na tych najważniejszych imprezach. Dejan znowu jest przedstawicielem kraju, który jest mocno ograniczony chociażby populacją, co za tym idzie ilością graczy na profesjonalnym poziomie i też mówił, że jest mnóstwo Polaków, którzy nie mają najmniejszych szans na to, żeby występować w polskiej reprezentacji, a w innych słabszych reprezentacjach mogliby odgrywać jakieś role nawet kluczowe. Tak, Rosjanie, piszecie, też mają gracz oczywiście. Myślę, że w ogóle wielu uważa, że Rosja ma największy potencjał zawodniczy w ogóle wyboru pod kątem reprezentacji. Także, żeby nie być źle zrozumianym. No właśnie, Żigałow. Gdzieś te urazy to było to, co zadecydowało, że mu się nie powiodło. Co się stało, że tak naprawdę nie odpalił do końca? Bo przed sezonem nawet Łukasz Kadziewicz, pamiętam, typował, że to może być największa rewelacja, że to może być jedna z największych gwiazd. No ja czytałem te zapowiedzi Łukasza, że Max pokaże, co to znaczy jakość. I myślę, że kiedy Max był zdrowy, pokazywał tę jakość, ale chyba każdy ma świadomość, że bardzo krótko była ta jakość pokazywana przez Maxa. No, coś stanęło na przeszkodzie, trochę urazy, trochę chyba też nie wiem, czy Max zdawał sobie sprawę z tego, jak wielka presja na nim będzie spoczywać i że wobec niego będą bardzo duże oczekiwania. Niemniej oceniać, czy sobie poradził, czy nie poradził, bo tak jak mówię, no, kiedy był zdrowy, naprawdę grał na wysokim poziomie, z tym, że to był bardzo krótki okres czasu, kiedy był zdrowy. Za chwilkę sezon reprezentacyjny. Też jesteś w gronie tych hura optymistów po ostatnich mistrzostwach, biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz w Plus Lidze, jak patrzysz w roli kibica, ale takiego luksusowego, mogę powiedzieć, kibica, który tutaj siedzi teraz na fotelu, a przed chwilą z większością kadrowiczów się ścierał na boisku. Szczerze powiem, że nie wiem, z kim Polacy dokładnie na jakich imprezach będą rywalizować. Wiem, znam tylko grupę z turnieju w Gdańsku, że tam będzie Słowenia, no, Francja i Tunezja. To myślę, że to chyba najpoważniejszy turniej. No, każdy na pewno się martwi tym, czy Bartek Kurek będzie zdrowy. Aczkolwiek wiemy, że będziemy już wtedy wzmocnieni Wilfredo Leonem. Ja jako kibic nie mam żadnych obaw. Oto jak się zakończy ten turniej, jestem niemal pewien, że Polacy wygrają wszystkie trzy mecze. Takie pytanie nieco filozoficzne, ale ciekaw jestem twojego zdania, bo jesteś właśnie taką osobą, która lubi udzielać się i wypowiadać na każdy temat. Czego brakuje polskiej siatkówce, albo może powiesz, że niczego nie brakuje, że jesteśmy sportem na tyle ważnym w Polsce, na tyle rozwiniętym, że może my jesteśmy wiecznymi malkontentami, chcielibyśmy więcej, a nie słusznie. No na pewno jesteśmy malkontentami i jesteśmy krajem, który nie potrafi docenić nawet tego, że dwa razy rzędu zostajemy mistrzami świata. Ja się cieszę, że mi przyszło grać, rywalizować i żyć w ogóle w czasach, w których nasza reprezentacja dwukrotnie z rzędu wygrywa taki turniej. Ja jestem tym bardziej, jakby, nie wiem, szczęśliwy, że większość chłopaków, którzy te mistrzostwa zdobywali, to są moi koledzy od kadeta, z niektórymi rywalizuję już
15 lat. Miałem okazję z nimi grać na turniejach w Miliczu, w Międzyrzeczu, w Świnoujściu i pod Warszawą, a teraz widzę ich na światowych salonach siatkówki. Dlaczego? Myślę, że na pewno nam nie brakuje jakości sportowej, bo mimo tego, że też często słyszę różne głosy, w których to narzekamy, jak jacy to my nie jesteśmy mocni, a potem chociażby w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata w skali światowej zawodnicy typu no-name, Artur Szalków z zeszłego roku, myślę, że nie był kimś, kogo światowe tuzy by się obawiały, a w najważniejszych meczach Mistrzostw Świata chował do kieszeni Juan Torrene, Zajcewa, Rosjan, Amerykanów. Także no myślę, że przede wszystkim nie brakuje nam jakości sportowej. Mhm. No ta jakość, to tak jak tu ktoś napisał, to właśnie ta też wewnętrzna rywalizacja, czyli gdzieś ty też, będąc właśnie jednym z najlepszych zawodników tego sezonu, też się przyczyniasz do tego, że ten poziom idzie do góry. Na tym muszą się też ścierać ci kolejni młodsi, których wymieniłem. Myślę, że to jest też siło, że właśnie to grono jest coraz większe zawodników, że naprawdę pod kątem reprezentacji to jest kwestia też wizji gdzieś trenera, bo przecież my w zeszłym sezonie zastanawialiśmy się, jak to możliwe, że jeszcze nie daje szansy Fornalowi. Dlaczego Popiwczak nie jest powołany do reprezentacji? Kaczmarek odrzucony wśród atakujących, a potem na końcu zostajemy mistrzami świata. W tym sezonie już też zaczynamy zastanawiać się, jak to możliwe, że nie ma tego, tamtego, że Wrona jest tylko gdzieś tam jednym z ostatnich powoływanych, a być może jeden z najlepszych środkowych ligi, no ale pewnie gdzieś tam na końcu trener znowu ma jakąś wizję. No to też jest ciekawe, tak? Że przychodzi gość z zewnątrz, z Belgii i układa to pod swoją wizję, która też nas czegoś uczy, nie? No na pewno naszą siłą też myślę, że nie jest to, to jest stricte w tej najważniejszej 14 meczowej, bo poziom na świecie jest bardzo wyrównany. Myślę, że ani my nie odstajemy do przodu, ani do tyłu od Rosji, Brazylii, Stanów, ale na pewno jesteśmy mocni w tym, że zawodnicy, którzy w zeszłym roku nie odgrywali roli w kadrze, Kaczmarek, Muzaj, Popiwczak, można wymieniać i wymieniać. Tak, tak. W tej chwili mogą wejść do kadry i być silniejsi od tych, którzy w zeszłym roku. Bednosz, tak jest. On nas nikt go nie docenił w zeszłym roku, a poszedł do Modeny i objawienie ligi włoskiej. Szymura w tym sezonie niepowołany i się zastanawiamy, jak to możliwe. Malinowski, jedno z odkryć tego sezonu na pozycji atakującego, niepowołany. No ale gdzieś to każda pozycja jest ograniczona. Tak? Trener musi wybierać, widocznie ma jakąś wizję. Pewnie będziemy gdzieś tam jeszcze się ścierać, zastanawiać przy kolejnych turniejach, ale to też jest gdzieś rola tego kanału. My też gdzieś chcemy prowokować, zastanawiać się i dyskutować na każdy temat, żeby później albo gratulować trenerowi, bić się w piersi i przepraszać za swoje tam jakieś zastrzeżenia, albo mówić, jak to witam, przecież dawno widzieliśmy, że ten zawodnik i ten myślę, że zasługuje. Trener uciął wszystkie spekulacje rok temu z Bartkiem Kurkiem, no chyba do tego etapu, gdzie Polacy przyjeżdżali do Włoch, każdy dalej się pukał w czoło, co Bartek Kurek robi na boisku. A ten Vital chyba jeden, jak to Kuba Bednarok fajnie określił, że wierzyły w Bartka trzy osoby, on sam, jego tata i Vital. I myślę, że trener to pokazał z Bartkiem Kurkiem najdobitniej, że nasze spekulacje to można sobie schować do kieszeni, bo to on jest tutaj najmądrzejszy, on widzi wszystkich na treningach, on zna charaktery, on wie, jak zarządzać tą grupą. Ale też byłeś w partii tych osób, które się zastanawiały, na czym polega koncepcja trenera Heinena i tak naprawdę do końca czekały na wynik tego? Znaczy, ja myślę, że nie kwestionowałem jego koncepcji, w sensie czy ona jest dobra czy zła, ale niektóre wybory wydawały się kontrowersyjne. No, był moment, w którym zastanawiałem się, czy Bartek jest dobrą opcją. Ten mecz z Belgią w Szczecinie bodajże, przed mistrzostwami, tak. No, to chyba nie było osoby w Polsce, która wtedy po tym spotkaniu powiedziała, tak, to jest atakujący numer jeden reprezentacji, jestem pewien co do jego występu. A za chwilę najlepszy atakujący, a za chwilę być może na świecie. No tak, a ta runda finałowa Mistrzostw Świata, no to Bartek był nie do dotknięcia dla najlepszych na świecie. Mhm. Słuchajcie, gdzie jesteście? Jesteśmy w centrum Warszawy.
Wojtek jechał z pewnego miejsca w Polsce, bliżej nieokreślonego, gdzie będzie występował prawdopodobnie w najbliższym sezonie, do innego miejsca w Polsce, gdzie niedawno jeszcze występował. Tak, z Torwaru wracam. I przejeżdżał. Będę właśnie w przyszłym roku grał na Torwarze. O proszę, to nie wiedziałem jeszcze. No właśnie, jeszcze wracając do tego sezonu, to Oniko, o którym wspomniałeś, to jest taki, dla mnie to jest taka kwintesencja trochę tego sezonu Szalonego Plus Ligi, tak? Drużyna, która przed sezonem nie do końca była typowana na szóstkę, gdzieś tam miała się kręcić, bić o tą szóstkę. W trakcie sezonu dziedziczy dwóch ważnych zawodników po zespole, innym, który się rozpada. Później jeden z tych zawodników, jeden z najważniejszych, doznaje kontuzji, jest problem z transferem medycznym i na końcu zdobywa srebrne medale i będzie grało w Lidze Mistrzów. Czy to nie jest szaleństwo? No tak, Oniko to jest przykład takiego ligowego rollercoastera. Nie wiem, czy jest osoba, która stwierdzi, że Oniko było tak samo mocne przed przyjściem Kurka i Pęczewa. To są naprawdę, to są zawodnicy, którzy dodali temu zespołowi bardzo dużo jakości, pewności siebie. Ja grałem z Czarnymi przeciwko Oniku chwilę przed tym, jak Bartek dołączył do tego zespołu. I miałem wrażenie, że to jest zespół, który zaczyna iść w dół. Mierząc od początku sezonu do momentu, w którym Bartek przyszedł, to był zespół, który na pewno jakoś nie rozwijał się tak strasznie do przodu. A przyjście Bartka spowodowało jakąś eksplozję formy tego zespołu. Ostatnio, kiedy po sezonie napisałem, że dla mnie Kurek był najlepszym atakującym ligi, jeden ze znajomych zapytał mnie, czym się kierowałem i sprawdziłem sobie. Od momentu, kiedy Bartek zasilił Oniko na 42 możliwe punkty, w sezonie regularnym Oniko zdobyło 39. Trzy punkty tylko straciły. Tak, w zawiercie przegrali. Nie pamiętam szczerze jeszcze gdzie. Na pewno w Zabierciu przegrali. Nie pamiętam dokładnie już wszystkich wyników Warszawy. No ale Bartek Kurek dodał niesamowicie dużej jakości. Mikołaj Pęczew na pewno też. Z tym, że nie był już tak pierwszoplanową postacią tego zespołu na boisku. No i później te playoffy. No sam już typowałem, że po kontuzjach Kurka i Kwolka to Jastrzębie wejdzie do finału. To był mój faworyt. No, zaskoczyli mnie bardzo. No ale to znowu eksplozja Piotra Łukasika, który cały sezon można ocenić, że grał bardzo dobrze, no ale play-off też Szambion to był jakiś majstersztyk. No też człowiek, który wskakuje nam do kadry w momencie, kiedy jeszcze rok temu zastanawiano się, czy on może grać na poziomie plusligowym, czy poradzi sobie w Oniko, a twardo gdzieś postawiono na parę Łukasik Kwolek. Tymczasem on nie tylko sobie poradził, ale był w czołówkach różnych statystyk, zabijał blokiem pół ligi i Vital Heinen wrzuca go do tego worka i będzie chciał mu się przyjrzeć. To też szalony przykład, który idealnie się wpisuje w ten szalony sezon Oniko czy Plus Ligi. No zdecydowanie, no Piotrek jest zawodnikiem, myślę, że takie szersze grono sympatyków siatkówki nie mają prawa go znać do minionego roku. Myślę, że ludzie, którzy siedzą głębiej, wiedzieli kim on jest, że jakie miał problemy zdrowotne, że od kilku lat miał parametry, miał możliwości, ale zawsze coś się stawało na jego drodze, zazwyczaj te kontuzje. No też pokazał, że droga na szczyt nie zawsze jest taka jak autostrada. No, rok temu spadek z Ligi z Bielska, a teraz o tyle od Mistrzostwa Polski. I powołanie do reprezentacji, które chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem. Ty jesteś fanem też innych dyscyplin, plażówki na przykład? No, niekoniecznie. A innych dyscyplin w ogóle sportowych? No, najbardziej piłki nożnej. Czyli rozumiem, że wczoraj głęboko w fotelu zaciskałeś tak za kimś? Tak. Do dzisiaj żałuję tej sytuacji Dembele z pierwszego meczu. To powinno być kontra na 4-0, a może nawet na 5-0 w ogóle dwie. To prawda, ale widzisz jak brutalny jest futbol. Kiedyś to przeżyłem w pewnym mieście, w finale pewnego pucharu, gdzie naprzeciwko był pewien Jerzy zwany Dudkiem, a ja byłem za tą drugą drużyną i podobne uczucia miałem, kiedy do przerwy ta moja drużyna prowadziła 3-0. Specjalnie nie mówię konkretów, bo aż mnie to boli, chociaż wczoraj napisałem do Romana Kołtonia, że może część kibiców zapomni o tamtym finale, bo Barcelona gdzieś w pewnym sensie przebiła to wszystko. Dzisiaj Ajax i Szalona Młodzież w takim razie, czy angielski finał?
No zdecydowanie Ajax, przynajmniej jeśli chodzi o moje preferencje, komu mam kibicować. No jestem za tą drużyną, no tak piękny futbol. Dawno w Europie nie było tak przebojowej drużyny. I to jak w jakim stylu wykosili Real i Juventus, no oby weszli do finału, a w finale już nie mam swojego faworyta. A to jest coś magicznego właśnie w futbolu, wydaje mi się, że w niewielu dyscyplinach na świecie jest możliwe, żeby taka drużyna wniosła tyle powiewu świeżości w jeden sezon, rozmontowała gigantów tej dyscypliny i żeby nagle połowa Europy, nawet nie będąc kibicami Ajaxu, trzymała za nich kciuki. Myślę, że wszystkich ujmuje jeden styl Ajaxu. Są wybiegani, nie pamiętam po którym meczu, ale widziałem statystyki biegowe, no to naprawdę biją na głowę swoich rywali. Pressing jakiś, na Juventusie bodajże w meczu rewanżowym. Po pierwszej połowie wszędzie czytałem komentarze, że za chwilę padną, nie dadzą rady takiego pressingu przez cały mecz utrzymać, a oni są naprawdę nakręceni. Mhm. I jesteś szczęśliwym człowiekiem też prywatnie? No zdecydowanie. Jestem żonaty już od 8 lat, dwójka dzieci. Myślę, że mam ułożone już życie prywatne. Jestem z tego bardzo zadowolony. Ja mam małe dziecko, więc zawsze zastanawiałem się, jak sportowiec sobie radzi z tego typu sytuacjami. A jeszcze idąc dalej, jak żony sportowców radzą sobie z takimi sytuacjami, kiedy wy jesteście praktycznie cały czas na walizkach. Nawet w sezonie ligowym, który gdzieś jest bardziej stacjonarny, no jednak znikacie na 1-2 dni w podróży, a i te dni na miejscu jesteście wyjęci na treningach, zmęczeni cały czas fizycznie, niewiele czasu. No ja na swoim przykładzie muszę powiedzieć, że podziwiam swoją żonę, jak w tym wszystkim się organizuje. Ja raz w życiu miałem sytuację, w której musiałem zostać sam z dziećmi na 2 dni. To były chyba najdłuższe 2 dni w moim życiu. Także naprawdę no podziwiam żonę za to, jak zorganizowała dom, jak organizuje tą współpracę z naszymi dziećmi, jak dobrze się nimi opiekuje. No właśnie, ale to my czasami zapominamy o tym mówić, to też czasami warto to podkreślać w takich sytuacjach. Czego ci życzyć? Myślę, że zdrowie. Jak zdrowie dopiszę, to wszystko już sobie zabiorę sam. Chciałem tak bardzo zapytać o tą twoją nową ekipę, o której ty nie chcesz tak mówić, bo tam się szykuje naprawdę spory potencjał, a wciąż nie znamy konkretów, jeszcze nie znamy detali, wciąż jeszcze nie wiemy wszystkiego o tej drużynie, no ale jak nie możesz mówić, to nie możesz mówić. Vive było w szoku. Tak, za Vive też będziemy trzymać Vive też kciuki. Właśnie Vive też oglądałem. To już moje morale upadało, jak doprowadzili do 11 bramek przewagi PSG. Fakt, że kuriozalna zmiana Hansena tak naprawdę uratowała Vive, no nie? Bo tam była szybka kontra na 12-bramkową przewagę. Jeszcze jedno pytanie tutaj z czatu. Jak skomentujesz sprawę kibiców w Radomiu i konfliktu z tobą czy z Bickiem? Myślę, że ten konflikt załatwiliśmy już za zamkniętymi drzwiami. Spotkaliśmy się przedstawiciele zespołu, klubu z kibicami. Potem Michał sam się spotykał z kibicami. Sprawa jest wyjaśniona i nie ma do czego wracać. No nie było to jakby najlepsza promocja radomskiej siatkówki i samego Michała, naszych kibiców. Z perspektywy czasu na pewno ta sytuacja nie musiała się, a nawet nie powinna się wydarzyć, no ale stało się, mleko się rozlało i Michał i kibicy zachowali się jak dorośli mężczyźni i potrafili z tego wyciągnąć wnioski, na pewno też na przyszłość i myślę, że taka sytuacja się już nie powtórzy. To jedni z najgorętszych kibiców, bo też taka fajna hala sprzyjająca temu. Jest jakiś jeszcze teren, na którym lubisz grać? No, hala Polonia w Częstochowie. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś miałem okazję, dawno. Ale kiedyś, no młody byłem, jak tam się jeździło, kiedy AZS był naprawdę taką mocną drużyną i bili się o mistrza, to tam buciarki były, stojąc w kwadracie. Kiedyś pamiętam, grałem w Radomiu z Piotrkiem Lipińskim, który wcześniej grając w Kędzierzynie chyba zaszedł ze skórę kibicą z Częstochowy. Stałem z nim cały mecz w kwadracie, to uszy więdły od tego, jak Piotrka tam częstowali epitetami kibice z Częstochowy, ale w tej hali była naprawdę magia i granie tam to było coś pięknego. Ja grając w Warszawie miałem okazję grać w finale Pucharu Challenge na Polonii. Złoty set decydujący o tytule, no naprawdę tam nie było słychać swoich myśli. I Radom też jest taką halą, w której naprawdę się przyjemnie gra.
mam nadzieję, że ta hala powstanie jak najszybciej w Radomiu, a równocześnie chciałbym, żeby na Mosirze, czyli tej hali ze złotym sufitem, rozgrywki trwały jak najdłużej, bo to jest naprawdę hala z takim klimatem, który już powoli wymiera w Polsce. Chętnie byśmy wysłuchali Szymurkę lub Malinę. Słuchajcie, to wszystkich się nie da, na wszystko też nie ma czasu, ale mam nadzieję, że też w sezonie reprezentacyjnym będziemy łapać kolejnych chłopaków w prawdzie siatki. Na razie... Już niedługo sezon na maliny to... Właśnie, także... Każdy będzie mógł sobie kupić. A maliny zdrowe, warto łykać, tam trochę witaminek jest. Także mam nadzieję, że też będziemy starali się z trenerem Andrzejem Kowalem. Słuchajcie, jeżeli trener tylko będzie chciał, bo to czasami nie wszyscy chcą, to bardzo chętnie w trakcie sezonu, ale już ligowego, wrócimy do trenera i do tego, co się działo w ostatnich miesiącach, latach. Z Witalem też, słuchajcie, nasi reprezentanci dzisiaj którego mamy? Ósmego. Nasi reprezentanci koło 16-17 zawitają do Warszawy na badania, a później zaczyna się krótkie zgrupowanie. 25 zaczyna się oficjalnie w Gliwicach meczem z Niemcami sezon reprezentacyjny, ten mecz na antenie Polsatu Sport. Także słuchajcie, bądźcie z nami, będziemy z Jurkiem starali się zaglądać do teraz głównie kadrowiczów, a jeszcze w tym okresie takim pomiędzy plus ligą a kadrą. Wojtek Żeliński, zadałem pytanie, czy najlepszy przyjmujący, według mnie najlepszy przyjmujący sezonu zasadniczego plus ligi. Razem chyba z Badipurem tam ciebie ustawiłem do siódmej strefy. Później to się troszkę tak skomplikowało, że trzeba było wziąć pod uwagę wyniki drużyn, tak, wyniki playoffów. I powiem ci szczerze, że ty postawiłeś tak jednoznacznie na Dero. No ja miałbym problem, bo Dero też sporą część sezonu ominął. I to jak teraz to zakwalifikować? Tu Kwolek do pewnego momentu... Rewelacja, Łukasik, świetny sezon, też decydujący, w półfinałach mega ważny, później gdzieś kłopoty i ja miałbym myślę, że problem. Dero sam ułatwił taką decyzję, wstawiając zdjęcie na Instagramie po sezonie, jak tam ładnie ustawił 8 statuetek MVP, Puchar Polski to prawda, 8. I złoto. I jeżeli w trakcie sezonu jeszcze przytrafiła mu się kontuzja bodajże 2 miesiące, na 2 miesiące mniej chyba więcej tak. Był wyłączony, no to szapoba, takiego sezonu chyba nie dało się nie docenić. To prawda. Dzięki wielkie, że byliście z nami, Wojtek Żeliński. Dziękuję bardzo. Wielkie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. A żonę pozdrawiam.